których jedna spośród nas brakuje. I taką osobą, która od początku naszych biegów uczestniczyła w nich, niestety już jej nie ma wśród nas, jest jeden z uczestników, pan Piotr Jakoniuk. I chciałabym, żebyśmy uczcili go chwilą ciszy. Co roku z nami był. Obchodząc już po raz 10 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święto państwowe, ustanowione z inicjatywy prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, w szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w stulecie zwycięstwa nad bolszewikami w wojnie 1920 roku, z najwyższym uznaniem i wdzięcznością dla wszystkich, dzięki którym niezłomni uczestnicy drugiej konspiracji towarzyszą nam, współczesnym Polakom, w naszej codzienności, jako symbole żywej tradycji i ważnego dla nas dziedzictwa, a także bohaterowie kultury popularnej, patronujący imprezom masowym, takim jak biegi pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Uznając za wielką zasługę dla naszej narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków to, że dzięki Państwa pracy dobro, wielkość, odwaga, wierność, szlachetność okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyjnymi i modnymi. Życzę, aby te pozytywne zjawiska trwały i rozwijały się przez następne lata, a świętowanie uroczystości ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego przyczyniało się do budowania ducha i siły Polski wolnej, niepodległej i suwerennej. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym za niepodległą. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uchwałą numer 4 z 2017 roku są na miejscu i nigdy nie mogliśmy jakoś się zobaczyć. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków SPZK w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej w uznaniu zasług w rozsławianiu gminy Konstantynów, jej historii i kultury, a także za wspieranie działań Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej uchwala się, co następuje. Na wniosek zarządu nadaje się godność członka honorowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej Państwu Marzannie i Antoniemu Tymoszukom. Bardzo serdecznie gratulujemy.